wczesnym rankiem Rosalia wezwała policję. Funkcjonariusze pojawili się u niej w domu, a ona opowiedziała im, co zaszło. Pracuję w muzeum, wczoraj przyniosłam do domu stare księgi i chciałam je nieco zgłębić, aż tu nagle wysiadło zasilanie. Zapaliłam świecę i wróciłam do pracy. Nagle usłyszałam dzwonek do drzwi. Otworzyłam, a tam stał jakiś zamaskowany człowiek. Uderzył mnie w głowę. Gdy się ocknęłam, ksiąg nigdzie nie było. Detektyw Andrzejczak aresztował kobietę za wprowadzanie policji w błąd. Dlaczego? Jeśli faktycznie nie było prądu, dzwonek do drzwi by nie zadziałał. Po napadzie na bank policja znalazła w parku worek z pieniędzmi. Leżał między kaktusami. Funkcjonariusze aresztowali trzech podejrzanych. Dość szybko udało im się ustalić, kto jest rabusiem. A ty jak sądzisz? To mężczyzna po lewej. Jako jedyny ma zadrapania. Pewnie skaleczył się w kaktusach. Detektyw Borowski zatrzymał mężczyznę wychodzącego ze sklepu odzieżowego. Sprzedawca twierdzi, że ukradł pana drogie rękawiczki. To moje rękawiczki, mam je od lat, wykrzyknął mężczyzna. Ale detektyw od razu zorientował się, że mężczyzna skłamał. Jak się domyślił? Mężczyzna nie mógłby nosić tych rękawiczek. Tobie pasują na tę samą dłoń. Rodzinka z dwójką nastolatków wybrała się na wakacje nad morze. Wynajęli mały domek bardzo blisko plaży. Na początku było wspaniale, ale dwa dni po przyjeździe zaginął młodszy syn. Policja namierzyła czterech podejrzanych. Poprosili rodzinę zaginionego, by się im przyjrzała. Może akurat któregoś z nich rozpoznają. Matce nastolatka wystarczyło jedno spojrzenie, by wskazać winowajcę. Skąd wiedziała, kto jest porywaczem? To mężczyzna, który ma na głowie czapkę zaginionego chłopaka. Michał wracał do domu z siłowni. Nagle pociemniało mu przed oczami. Obudził się zamknięty w jakimś pomieszczeniu. Obok drzwi stał komputer z klawiaturą. Na ekranie pojawiła się zagadka. Michał musiał pisać poprawną odpowiedź, żeby otworzyć drzwi. Zagadka brzmiała tak. Co to jest? Z jednego człowieka robi dwie osoby. Michał wpisał odpowiedź, a drzwi się otworzyły. Był wolny. Jaka była odpowiedź? Chodziło o lustro. Pewnego zimowego wieczoru Tomasz Dudek, policyjny detektyw, szedł ulicą. Nagle zobaczył zamaskowanego człowieka wymykającego się przez okno jednego z domów. Niósł ze sobą dwie wielkie torby. Detektyw zorientował się, że to włamywacz. Ruszył za nim, ale złodziej skręcił za rogiem i rozpłynął się w powietrzu. Tomasz domyślił się, że przestępca schował się w jednym z tych domów. Pytanie tylko w którym? Na pewno nie w domu po lewej. Przebywa w nim zbyt dużo ludzi. Na śniegu nie widać też żadnych śladów prowadzących do domu po prawej. Oznacza to, że od dłuższego czasu nikogo tam nie było. Do wyboru został nam więc tylko środkowy dom. Oskar został zaatakowany w swoim mieszkaniu. Chłopak wylądował w szpitalu. Policja podejrzewa cztery osoby, a wszystkie są sąsiadami poszkodowanego. Amelia powiedziała, że od rana spacerowała po parku. Henryk twierdził, że malował w swoim studiu i nic nie słyszał. Jakub powiedział, że naprawiał samochód, a Zosia oznajmiła, że przez ostatnie 3 godziny brała kąpiel. Przyjrzyj się ich dłoniom i spróbuj ustalić, kto kłamie. To trochę dziwne, że Jakub, który naprawiał samochód, i Henryk, który malował, mają tak czyste ręce, ale przecież mogli mieć rękawiczki. Natomiast dłonie i palce Amelii nie są pomarszczone, a przecież tak właśnie wyglądałaby jej skóra, gdyby faktycznie spędziła 3 godziny w wannie. Ile cegieł potrzeba, by ukończyć budowę?
tylko jednej, to ostatnia cegła ukończy budowę. Mężczyzna chciał kupić używany samochód. W oko wpadła mu bryka za 9 tysięcy złotych. Kupił ją, ale nie zapłacił za nią ani grosza. Jak to możliwe? Cena wynosiła równe 9 tysięcy i nie trzeba było dodawać groszy. A teraz sprawdźmy, jak radzisz sobie z matematyką. Jak zapisać liczbę 45 za pomocą samych czwórek? (44 + 44 = 44). Norbert wymknął się późnym wieczorem z domu, by spotkać się z dziewczyną. Nastolatek myślał, że był bardzo ostrożny i cichy, ale cała rodzina wiedziała, jaki był jego plan. Wiedzieli, że chłopak wróci o północy. W związku z tym postanowili się założyć. Ten, kto pierwszy zobaczy, że Norbert przechodzi przez płot, wygra i przez tydzień nie będzie musiał nic zrobić w domu. Aby nie zasnąć, tata Norberta oglądał telewizję. Dzianek chłopaka usadowił się z książką w salonie. Babcia poszła do kuchni, by upiec pizzę. A mama Norberta udała się do sypialni, usiadła na podłodze i zaczęła medytować. Kto jako pierwszy zobaczy, że Norbert wraca do domu? Mama chłopaka. Jej oczy będą przyzwyczajone do ciemności i będzie lepiej widzieć niż inni. Prezes dużej firmy zadzwonił na policję. Był przekonany, że jedna z jego pracownic, Wiktoria, ukradła kartę pamięci z tajnymi informacjami i zamierzała sprzedać ją konkurencji. Policjanci przyjechali do domu podejrzanej, ale kobieta nie chciała ich wpuścić do środka bez nakazu. Funkcjonariusze musieli odejść i załatwić niezbędne dokumenty. Kiedy wrócili, Wiktoria siedziała już w samochodzie gotowa do ucieczki. Policjanci i ją aresztowali. Przeszukali jej samochód i ubrania, ale nic nie znaleźli i kiedy mieli się już poddać, jeden z policjantów domyślił się, gdzie Wiktoria schowała kartę pamięci. A ty jak sądzisz? Kiedy policja przyszła do niej pierwszy raz, kobieta miała rozpuszczone włosy, a potem zmieniła fryzurę. Karta znajduje się w jej koku. Marcin przejeżdżał obok przystanku autobusowego. Zauważył tam trzy osoby. Jedna z nich to Monika, dziewczyna, w której się podkochiwał. Był tam też jego kolega Stachu i starsza pani, która wyglądała na przemarzniętą. Niestety Marcin ma dwuosobowe auto. Co powinien zrobić? Powinien pożyczyć samochód Stachowi i zostać na przystanku z dziewczyną, która mu się podoba. Dzięki temu kolega podwiezie starszą panią, a Marcin będzie miał trochę czasu, by zapoznać się z Moniką. W czasie pożaru doszło do napadu na bank. Ochroniarz powiedział policji, że chciał uratować worek z pieniędzmi, ale musiał się zatrzymać przed wyjściem ewakuacyjnym, by zawiązać buta. W tym momencie drzwi się otworzyły i dostał w głowę. Kiedy się ocknął, pieniędzy nie było. Dlaczego ochroniarz został aresztowany? Wszystkie drzwi ewakuacyjne otwierają się na zewnątrz. Detektyw Adamczyk wybrał się do parku, by zjeść obiad na świeżym powietrzu. Jego uwagę przykuło trzech mężczyzn biegających w koło fontanny. Wszyscy krzyczeli: złodziej, łapać złodzieja! Detektyw zdębiał. Kto jest niby złodziejem? I dalej ich obserwował. Po chwili odległości między nimi się zmniejszyły. Detektyw w końcu zorientował się, kto jest złodziejem. A ty jak sądzisz? Gdyby złodziejem był trzeci mężczyzna, drugi musiałby się po prostu odwrócić, by go złapać. To samo tyczy się drugiego. Oznacza to, że przestępca biegnie jako pierwszy. W pewnym dużym mieście doszło do napadu na bank. Policyjny detektyw udał się w odwiedziny do głównego podejrzanego. Już od tygodnia źle się czuję, a od trzech dni nie wychodzę z domu. Nie potrzebowałem nawet jedzenia. Mam pełną lodówkę. Może pan sam sprawdzić, wyjaśnił podejrzany. I faktycznie w jego lodówce było sporo zapasów. Detektyw zorientował się jednak, że mężczyzna kłamie i go aresztował. Jak się domyślił?
Przede wszystkim chleb na stole wygląda na świeży, a poza tym, gdyby mężczyzna faktycznie od 3 dni nie wychodził z domu, jego lodówka wcale nie byłaby taka pełna.